Konsumencki monitoring. Drugie piętro, tak? Na moc się przejdziemy, zobaczymy. To ma być w kuchni, tak? Dobra. Rozwietrzony. Dobra. To jestem. W tej górnej studzienki w kierunku do osiedla mamy 4%, czyli to trochę mniej. Jesteś poniżej dolnej. Alarmowo ulica Kudowska, tym przy zachowaniu środków nasennych, to jest pogotowie spowiadomiona, jedzie. Ale jest tak luźno, po prostu zanim napisali, to byśmy nie dali rady go ściągnąć. Zniesienie tylko, ale całe szczęście jest tylko po tych schodach, bo trzeba wytargać. Cały wiatr jest, ja miałem opcję. Mamy się widzimy rano i teraz. Jej, kochany, za często, proszę bardzo. Co? Jak wyjął za rękę, za nogę. Nie ma innej opcji. Raz, dwa, trzy. Jeszcze troszkę tam. Okej. Sił go tam. No dawaj, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Okej. Dobra. Raz, dwa, trzy. Podjadę. No, najlepiej podjechać, bo przez telefon to może być ciężko. Ale przyciskaj się, bo nie przejdziemy w dwa. Lecimy się po ręce, bo ja nie mam czego. Chwyczę się, jakie wyjście. Bo ja nie mam czego. No, na razie. Dobranoc. Dobranoc.
Jelonek Orzechowa, wyczuwalny za bagażu. No, wlewa musimy. Jelonek Orzechowa, zapach gazu. Do góry. Cio, teraz, teraz wychodzimy. Do góry, bo on jest lżejszy, on będzie ciekawy. Gdzieś za zaworem musi uciekać. No. Bo jak zamknąłem, to już... 304, proszę. To już ucieka. Dobra. Zamknęliśmy gaz do domu. Przestało syczeć. To ta już coś. No, czyli gdzieś za zaworem uciekało. Dobra, czujnik. Na tych reduktorach. Thank you.